Punkt. Katarzyna Głyska, raz jeszcze mówię Państwu dobry wieczór i zgodnie z zapowiedzią, bo mieli być i są, mam nadzieję, że się już za chwilę zobaczymy, Paweł Piekarczyk, Marian Kowalski, witam Was Panowie bardzo serdecznie. O, mieli być i są, wszystko się zgadza. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Godziny dzielą nas od szczytu NATO w Wilnie. Mamy wypowiedź pana prezydenta Andrzeja Dudy, w którym no, pan prezydent w pewnym sensie anonsuje tematy albo nawet coś więcej niż tematy, bo decyzje, powiedzmy na razie pewną, wynegocjowane kierunkowo, mówi między innymi o zobowiązaniu państw członkowskich do wskazania konkretnych jednostek, takich jednostek, które w razie zagrożenia byłyby przerzucane w rejon zagrożenia. Mowa jest tutaj, tak twierdzi pan prezydent Andrzej Duda, o około 300 tysiącach żołnierzy, którzy w ciągu najdalej miesiąca mieliby znaleźć się na terenie, w którym no, jest problem. I no, ktoś może powiedzieć, że to miesiąc, więc to bardzo długo. Wiadomo, że przecież nie wszyscy naraz akurat tego ostatniego dnia. Ale ja chciałabym przy tej wypowiedzi pozostać przez moment, dlatego że to też pokazuje, że liczenie tylko na to, że jest się w pakcie północnoatlantyckim, to jest liczenie złudne, bo to jest rzeczywiście tak, że bronieni są ci, którzy potrafią stawić czoła, potrafią się bronić przynajmniej przez jakiś czas i to dziś widać, bo nikt oczywiście nikomu nie zagwarantuje, że wojska pojawią się w pierwszej godzinie ataku, a my przecież przez całe lata, a już na pewno w czasach rządów Platformy Obywatelskiej, zresztą nadal to politycy Platformy Obywatelskiej mówią, no przecież my jesteśmy w NATO, jesteśmy w Unii, to jest nasze najlepsze zabezpieczenie. No jednak jak wchodzimy w te szczegóły reguł, które obowiązują w pakcie północnoatlantyckim, to widzimy, że owszem, mamy zabezpieczenie, jesteśmy, mamy być bronieni, no ale najpierw musimy sobie sami poradzić. Marian Kowalski. No właśnie, w takiej sytuacji jest Ukraina, bo robi się jej nadzieję na to, że znajdzie się w pakcie północnoatlantyckim, ale musi najpierw wygrać wojnę. No to powiedzmy sobie szczerze, jak wygra wojnę, to już znaczy, że to bycie w pakcie północnoatlantyckim to już będzie tylko formalność, a nie jakiś punkt zwrotny w historii Ukrainy. Jest to według mnie narracja zupełnie fałszywa, no bo przypomnę, pakt północnoatlantycki powstał po to, żeby Rosja komunistyczna nie miała możliwości atakować mniejszych sąsiadów na zachód od siebie, tylko ta jedność do tego trzymana w garści przez Stany Zjednoczone powodowała, że Związek Radziecki no jednak nie ośmielił się zaatakować Europy Zachodniej. Dzisiaj mnie bardzo niepokoi to, że dość poważni uczestnicy Paktu Północnoatlantyckiego, którzy mają mocną pozycję w Unii Europejskiej, są w zasadzie hamulcowymi tego projektu bezpieczeństwa. Mam na myśli Niemcy i Francję. Francja w zasadzie to nie wiadomo, czy jest w pakcie. No, jakby szło co do czego, to by nie była. Niemcy to celowo się rozbroili, żeby nie musieć uczestniczyć realnie, prawda? To jest sprytna gra z ich strony. Ja uważam, że jest już jeden sukces tego szczytu, który w zasadzie się jeszcze nie zaczął, bo nie zaproszono Putina. Do tej pory mieliśmy okazję zobaczyć, że Putin był honorowym gościem nawet w Rumunii, prawda? Tak, tak. I w ramach, przepraszam, wejdę w słowo, bo to jest rzeczywiście ważna uwaga, w ramach poszerzania strefy bezpieczeństwa mówił, w kogo wyceluje rakiety. Tak. No to ta szczerość była warta grubszych pieniędzy, no bo do tej pory to raczej tacy cwaniaczkowie udawali, że nie, ależ skąd? To wręcz przeciwnie mówi, ja wam tu pokażę, gdzie raki zimują, jak będzie im podskakiwać. To był bezczelny typ, którego trzeba było natychmiast wywalić na zbity ryj, a te wpatałachy tego nie zrobiły. Mamy tego efekty dzisiaj. Ja mówię jasno, najważniejsze jest to, żeby wreszcie realnie uzbroić armię ukraińską, dopóki żołnierz ukraiński chce się bić, dopóki ma wolę walki,
nastawiania karku, co tu dużo gadać, wcale nie tylko za siebie, to doskonale zdajemy sobie z tego sprawę, muszę opaść jasną deklarację. Ma być broń i to w nieograniczonej ilości, bo ja uważam, że takie snucie fantasmagorii, no właśnie takich, jak Ukraina wygra wojnę, no to wtedy ją łaskawie przyjmiemy. No to jak Ukraina wygra wojnę, to żadnej łaski tego towarzystwa nie będzie potrzebować. Stąd ja uważam, że zacieśnienie relacji między państwami realnie mającymi możliwości i powody do rozsądnej polityki, czyli między Polską, Ukrainą, Wielką Brytanią i Stanami Zjednoczonymi, może Rumunię także, no i oczywiście państwa skandynawskie, które teraz świeżo do paktu powchodziły. To jest najważniejsza jakość. Bardzo mnie cieszy jasne stanowisko prezydenta Turcji, który jednak mówi, że Ukraina powinna uzyskiwać pomoc i stawia na Ukrainę. To jest dla mnie bardzo ważny sygnał, ponieważ Turcja do tej pory raczej sprawiała nam różne, dodawała więcej powodów do rozważań niż nas uspokajała. Ta deklaracja turecka jest dla mnie bardzo istotna. I powiem tak, ten szczyt będzie zakończyć się sukcesem, jeżeli rzeczywiście będą jasne deklaracje. Dajemy tyle broni, ile Ukrainie trzeba, natychmiast, a inne sprawy są w tym momencie zupełnie drugorzędne. Pawle, a ty jak na to patrzysz, bo ja właśnie przypomniałam szczyt z Bukaresztu, on siłą rzeczy sam powraca. Przypomnijmy wydarzenie sprzed 15 lat, bo po prostu widzimy, jak te decyzje, których nie podjęto na tym szczycie, zaważyły na losach Europy. Ile istnień ludzkich kosztowały po drodze? Bo to przecież są tysiące już ludzi zabitych, uprowadzonych, zgwałconych, dzieci, kobiet. No w ogóle nie, to są barbarzyństwo niewyobrażalne przecież. No i dziś jesteśmy w zupełnie innym punkcie oczywiście. Po tych wszystkich trwających, bo przecież wojna na Ukrainie trwa, tragediach i cały czas ten temat powraca, tak? Co zrobić z Ukrainą, w jaki sposób zapewnić jej bezpieczeństwo. No, Putin wtedy w Bukareszcie mówił, w kogo rakiety wyceluje, a dokładnie w tym samym czasie Angela Merkel mówiła, no, że przecież to jest wszystko, wszyscy chcą pokoju, Putin też chce pokoju, Rosja chce pokoju, to włączmy w ogóle Rosję w tą światową architekturę bezpieczeństwa. Jak to takie pokojowe państwo, no to włączmy, niech też decyduje. No dziś widzimy, jak ten świat wyglądał naprawdę i do czego to wszystko doprowadziło. Ja wielokrotnie mówiłem i tutaj w programie, i wszędzie indziej, o niemiecko-rosyjskim braterstwie zbrodni i imperializm. I teraz no, kluczową rzeczą będzie to, w jaki sposób zachowują się Niemcy. Gdzieś tam się w tej chwili przewija taka wiadomość, że używane samoloty, które Niemcy w tej chwili będą wycofywać, będą sprzedawać jednak nie Ukrainie, tylko Arabii Saudyjskiej z jakiegoś powodu. Gdzieś tam, no tutaj jakby te prognozy są nie najlepsze. Trzeba przyznać, że Francja aspiruje do tego niemiecko-rosyjskiego braterstwa zbrodni i imperializmu. I no to może być pewien problem. Natomiast ja liczę na to, że w czasie tego szczytu w Wilnie uda się jednak jakby coś konkretnego Ukrainie zapewnić. Bo ja myślę, że to wcale nie jest tak, jak mówi Marian, że jeżeli Ukraina wygra wojnę, to jej nie będą potrzebne jej nie będzie potrzebne członkostwo w NATO. Bo jeżeli Ukraina wygra tę wojnę, to znaczy ona wygra ją w znacznej mierze dzięki pomocy Polski, dzięki pomocy Paktu Północnoatlantyckiego. Ukraina otrzymała już ogromną ilość broni w natowskich standardach, otrzymała współpracę z wywiadami państw natowskich, otrzymała współpracę w otrzymywaniu informacji, otrzymała wiele rodzajów współpracy, którego oczywiście jest cały czas mało, tego mogłoby być więcej, ale również jakby mogłoby być mniej. I w związku z tym uważam, że w tym sensie to przyjęcie Ukrainy do NATO zaraz po wojnie
jest taką, będzie taką, takim postawieniem kropki nad i, będzie zrobieniem tego, co się Ukrainie słusznie należy, ponieważ w gruncie rzeczy w jakiś sposób Ukraina jest w tej chwili przytulona do struktur wojskowych NATO. W krajach NATO odbywają się szkolenia i ukraińskich żołnierzy, w krajach NATO, oni się szkolą na poligonach, oni otrzymują natowski sprzęt to z wielu kierunków. I wydaje mi się, że rzeczywiście to jest tak, że formalne przyjęcie kraju, który prowadzi właśnie wojnę w danym momencie jest trudne, no bo wtedy jakby będą potrzebne pytania w takim wypadku o działanie artykułu 5, czy on ma zadziałać w momencie wkroczenia, czy w jakiś sposób. Natomiast to, co się w tej chwili dzieje, to jest faktyczne, powolne przyjmowanie Ukrainy do NATO. Ono oczywiście może być w tej chwili próby blokowania tego na podstawie jakby niemiecko-rosyjskiego braterstwa zbrodni imperializmu i na podstawie tego, że Niemcy zdaje się cenią sobie wierność temu braterstwu. No myśmy już też dzisiaj o tym... Ale jeszcze mogę to precyzować. Mogę? Bardzo proszę. Ja jestem jak największym orędownikiem tego, żeby Ukraina weszła do Paktu Północnoatlantyckiego, tylko mnie denerwuje, mogę sobie pozwolić na krytycyzm wobec wielkich tego świata, prawda? Mnie denerwuje takie stawianie sprawy, bo mówię Ukrainie, no, że nie będą ja rozumiem, takie mają procedury, ale mi się to zupełnie nie podoba, że państwo, które jest w konflikcie, nie może być, prawda, przyjmowane do NATO. Tylko to jest tak, jak ktoś się tonie, to zamiast mu rzucić koło ratunkowe, to się mówi, jak się nie utopisz, to wyjdziesz na brzeg, no to my wtedy rzucimy ci koło ratunkowe. To jest fałszywe. Ja rozumiem, że to są takie procedury, niemniej jednak proszę zwrócić uwagę, także państwa członkowskie NATO, na przykład Turcja i Grecja prowadziły spór na przykład na Cyprze. Były w stanie wojny realnej, jednocześnie będąc w pakcie północnoatlantyckim. Także nikt ich nie wyrzucił, prawda? A tutaj było wojsko wyprowadzane. To jest, też musimy na to zwrócić uwagę. Ja mówię jasno, Ukraina będzie według mnie bardzo mocnym elementem Paktu Północnoatlantyckiego i nam bardzo potrzebnym, chociażby dlatego, żeby nie daj Boże nie wpadła w ręce, tak jak coś stało z Gruzją. Gruzja niby się wtedy obroniła, ale faktycznie wpadła w ręce Rosjan innymi metodami niż militarne. Także Ukrainy też mogą wygrać wojnę, a czort wie, kto wygra wybory potem, jakie tam będą wpływy potem przy odbudowie, kto będzie sprawował kontrolę nad państwem. Także uczestnictwo w Pakcie Północnoatlantyckim Ukrainy będzie dawało większą gwarancję, że to państwo no, nie zostanie połknięte przez Rosję, tak jak to stało się niestety z Gruzją teraz. I możemy też, myślę, że spokojnie powiedzieć, że to, bo zresztą już dzisiaj też to wspomnieliśmy na antenie, że te informacje, które w tej chwili pojawiają się w przestrzeni publicznej, one sugerują wprost, że ta ścieżka dojścia Ukrainy do Paktu Północnoatlantyckiego ma być bardzo uproszczona i państwa członkowskie postanowią, bo to podobno już jest dogadane, zrezygnować z tej mapy drogowej dla Ukrainy, więc zobaczymy, jak to będzie konkretnie wyglądało, jaki to będzie miało kształt, ale też chyba nie należy bagatelizować znaczenia armii ukraińskiej. W tej chwili na pewno najbardziej wyćwiczonej w boju i to w boju właśnie z Federacją Rosyjską, to specyficzny bardzo przeciwnik armii europejskiej. No, co do tego to chyba nikt nie ma wątpliwości. Pawle, coś chciałeś powiedzieć? Tak, ja chciałem dodać, że to jest jakby to takie powolne przenikanie się tej natowskiej struktury z Ukrainą jakby jest faktem. I zresztą z drugiej strony, no mówię, pozbywanie się jakby, czy niewpuszczanie do paktu takiej armii, która no, ma to doświadczenie wobec tego, że na przykład jakby istnieje Iran, wobec tego, że to jednak istnieje bardzo poważny nacisk w tej chwili na razie, że tak powiem, takich dzikich, napływających hord z Bliskiego Wschodu, to bo to być może na przyszłe lata, i to nie tak bardzo przyszłe, tylko na przyszłe kilkanaście lat może być bardzo poważny problem, z którym możemy mieć. To jest jakby tutaj
I Ukrainie, i samemu sojuszowi jej członkostwo będzie, nie, może być niezwykle potrzebne, albo może być niezwykle studzące dla różnych tego typu ruchów, które jednak na horyzoncie widać. Natomiast myślę również, że jakby to powoli, to przekazywanie broni w natowskich standardach, to kształcenie żołnierzy, to kształcenie przede wszystkim analityków, kształcenie planistów tych wojskowych, kształcenie sztabowców, które ma miejsce, to jest dokładnie jakby odbywa się to, co byśmy chcieli, żeby się odbywało. Myślę, że dobrze by było, żeby to było szybciej. Dobrze byłoby, żeby tego było więcej. Natomiast jakby no jak się mach hamulcowego w postaci, mówię, kanclerza Scholza i prezydenta Macrona, no to jest bardzo trudno jest, że tak powiem, no ogromną część energii trzeba na jakby okopywanie się od tych I tutaj już musimy postawić kropkę. Bardzo serdecznie dziękuję. Paweł Piekarczyk, Marian Kowalski byli Państwa i moimi gośćmi. Szanowni Państwo, już za moment kompletna zmiana tematu, ale arcyważna sprawa. Afera pedofilska, być może w ogóle jedna z największych afer pedofilskich we współczesnej Polsce. Przemilczana, Państwo zobaczą, że te media, które na co dzień tak ochoczo wszystkie główne miejsca oddawały sprawie poszukiwania pedofilii w kościele, oczywiście tylko w jednym kościele, w kościele katolickim, sprawą pedofilii w świecie celebrytów zajmować się nie chciały. Dosłownie za parę minut o 21:00 w telewizji Republika film dokumentalny Bagno, pokazujące, no, szokujące, odsłaniające szokujące kulisy afery, potężnej afery pedofilskiej. Szanowni Państwo, kilkadziesiąt lat trwał ten proceder. Warto z nami pozostać, warto zobaczyć ten film, warto posłuchać, co redaktorzy naczelni potężnych polskich mediów mają do powiedzenia, w jaki sposób tłumaczą brak swojego zainteresowania tą sprawą. Bardzo dziękuję. Raz jeszcze Państwa gorąco zachęcam. Dobranoc. Proszę z nami pozostać i do zobaczenia.